grał, więc trzeba się postarać tu coś wbić. I to tak serio mówię. Dlatego tryhardzik pokażę wam. Właśnie, teraz mogę nagrać poradnik. W zasadzie wyjaśnię wam poradnik, ale jeżeli byście byli wdzięczni, muzykę wam wyłączę, ponieważ zaraz będą, że tak powiem, prawa autorskie. Więc zacznijmy najpierw od tego, jak ramusem czyścić dżunglę. Na początku zaczniemy oczywiście od red buffa, potem zaczniemy od raptorów, następnie dwa małe wilki, blue. Wtedy mamy trzeci level i możemy zgankować bota. Wszystko pokazuję wam na mapie, bo wtedy jest minuta druga i 30 sekunda, więc kraba jeszcze nie ma, więc kraba na easy jeszcze można zwardować, poczekać aż się cooldown na nim nabije i wtedy możemy zgankować bota, który jest w zasadzie na free ganku bądź ewentualnie mid lane'a. Zależy w jakiej oczywiście sytuacji jest nasza linia spuszowana. Kontynuując dalej, zawsze warduję w 1.20. Kwestia przyzwyczajenia ze starego systemu w dżungli, czyli że krab pojawił się w drugiej minucie. Cześć, sekretna liga. Krab pojawił się w drugiej minucie, także zawsze wardowałem 1.20 tego krzaka i postanawiam, że tak dalej będę robił. Dobra, mamy drugi level. Następująco oczyścimy raptory, albowiem wjeżdżamy pomiędzy te wszystkie i tylko i wyłącznie na W auto-atakujemy tego dużego stwora. Albowiem potem hitujemy każdego po kolei, bo w zasadzie W nam daje wzmocnionym red buffem efekt podpalenia i szybciej zabijemy tego. Szybciej zabiliśmy raptory. Teraz zawsze przechodzimy do wilków i robimy tylko dwa małe wilki. Nigdy nie robimy dużego. Jest to strata czasu, strata HP, a i tak mały, duży wilk nie dostarczy nam trzeciego poziomu. Teraz zaczynamy robić blue. Teraz zaczynamy robić blue, dlatego że w zasadzie żaba jest o wiele gorsza. No bo da nam trzeci level, ale jednak blue buff dostarczy nam cedeki. Więc wbijamy sobie, możemy go smajtować, bo cooldown na kraba i tak będziemy mieli na tym. Kraba będziemy mieli za pomocą też smajta. Zgankujemy sobie bota. Jak widzicie, Lux akurat sfleszowała, więc mamy nieco drobną przewagę. Jeszcze zostało 10 sekund, bo krab się pojawia w 3.15, więc możemy sobie profilaktycznie zobaczyć, czy sklirował raptory. Jeżeli nie, to oczywiście możemy go zestilować, ale tak to wracamy sobie teraz na kraba. Ten gank, widzicie, pozwolił nieco mojemu botlane'owi zacząć się bić, ale widzę, że przegrywają, więc unlucky. Jako już mamy żuka, możemy w stanie zabić tego teraz. Tylko widzę, że ten talon zroamował na topa. To mi się w zasadzie nie podoba, bo mimo myślę, chociaż dobra. Jak zrotował, to zrotował. Pójdziemy w drugą stronę kompletnie. Defniemy mu tego z racji tego, że on zroamował, to my sobie zgarniemy free farmę w zasadzie. Ja się lekko mogę bić, on i tak mnie nie zabije, bo Echo ma na razie bardzo mało obrażeń. A nawet wywaliłem mu więcej niż on mi. No a Momo akurat mi zestilował nieco dżungli, ale to bywa i tak. Cofniemy się po prostu do bazy, kupimy buta jak i hapeki i znowu zgankujemy mida bądź bota. Wiemy, że Lux nie ma flesza, więc jest mega spoko przewaga teraz, bo z łatwością można ją zgankować, full kombować i tak dalej. Tylko ciekawe jak będzie z Twitchem, bo w zasadzie Twitch no jednak ma ten level przewagi nad Kai'Są i będzie trudniej go zabić, ale trudno, poradzimy sobie. Teraz robimy żabę, bo wilk nie dostarczy mi czwartego poziomu, za to żaba już tak. Nawet ją możemy sobie zesmajtować, żeby nie tracić zbytnio czasu, jak i HP. Od razu nam się cooldownuje ten. Cooldownuje nam się smite. Teraz spróbujemy wjechać na tą Lux. Tak po prostu na instancie wjedziemy w krzaki.
Nie wiem, czy to był ping, ale... Zdodżujemy, wiemy, że ona nie ma flasha, więc prawdopodobnie jest to free kill. No i dziękuję, free kill dla nas. W zasadzie Kai'Sa zdobyła za darmo zabójstwo. Teraz, z racji tego, że nas jest ta trójka, to możemy nawet spróbować jakąś presję zrobić temu Twitchowi, chociaż żeby stracił parę CS-ów. Zwardujemy się tu na pinku. O, zejdziemy szybko na mida, bo widzimy, że Amumu gankował tego. Ja jestem zaprawdę stratny o 6 farmy i w zasadzie pół levela, ale to nic, to nic. Na easy to nadrabiamy zaraz farmą oraz jakimiś gankami. No bo Amumie jest 0-0-0, więc problemu z tym nie ma. To prawda, mogę stracić... dwa małe raptory, mi to tam za wiele nie ma różnicy. No mumia będzie ciężka akurat. Mumia jest bardzo ciężkim przeciwnikiem, jeśli chodzi o Ramusa. Na razie, Anton. Cześć, wielki koteł. Ja tak staram się mówić poradnikowo na live'ie, bo ogólnie ta gierka jest prowadzona na live streamie, ale wiecie, chciałbym wrzucić ją na YouTube'a jako nowy poradnik do Ramusa, nie? Zgankujemy sobie bota, wiemy, że nasz Red buff się respi i w zasadzie mumia może to z łatwością zestilować, ale postanowię, że zgankuję bota. Gank bota jest najlepszym rozwiązaniem. Jak widzicie, widzieli mnie na pinku, ale zdodżywaliśmy jej spela, wiemy, że jeszcze nie ma flesza, więc kolejne zabójstwo, tym razem akurat dla mnie. Fajne jest to, że Talonowi udało się uciec, więc przeciwnicy zwaitstowali trochę czasu. W zasadzie możemy się bić. Ja myślę nad tym, że możemy się bić. Albo dobra, odpuścimy. Nigdy to nie wiadomo. W zasadzie możemy tutaj obrócić. Prawdopodobnie tu będzie eko, bo widzieliśmy go w tribuszu. I coś czuję, że on tędy może zmierzać. Jednak nie. Jednak się myliłem. Dobra, to puszniemy mu na szybko mida. Bo Talon w zasadzie będzie na niego kampił, więc puszniemy to na szybko, żeby chociaż trochę expa nadrobić, zgarnąć trochę złota, jeżeli się w ogóle coś uda zdobyć. Co tam się stało? Nie mam pojęcia, ale to jest Liga Legend, to jest... Nie ma rzeczy niemożliwych w LoLu. Więc tak, Volibear widzę, że trochę dominuje linię, mimo iż jest stratny mega w farmie, ale widzę, że Aatrox jest na low. Także już domyślam się dlaczego. W zasadzie to jest idealna pora, żeby zdajwować i sądziłem, że go zdajwuje, ten Wolimiś. Nie, odpuść go. Odpuść go, stary. Jeden za jeden nie wygląda aż tak źle, bo Aatrox... W tym momencie Aatrox dużo traci farmy, dlatego myślę, że to jest po części worth. Dobra, weźmiemy sobie tego roślinkę i spróbujemy zgankować mida. Zgankować mam na myśli zabicie go, zburstowanie. Przed tym, zanim odpali sobie erkę. Tylko czy on mi pomoże? Nie pomoże mi, szkoda. Chciałem, żeby Talon użył erkę i go zabił na full combo, ale niestety tak nie może. To mogli się pouczyć gry w dżungli? Tak, bo właśnie wszystko wyjaśniam teraz, więc jak coś, to śmiało pytaj. Bo wszystko będzie teraz w poradniku, więc ten poradnik wyląduje na YouTubach jako odcinek, więc chciałbym, żeby było wszystko mniej więcej wyjaśnione. Widzicie, dzięki temu gankowi w zasadzie pomogliśmy naszemu midlanerowi w tego podczas jednej walki 1 na 1. No i co? 5 do 3. Pod względem farmy Kai'Sa prowadzi 20, Talon w zasadzie niecałe 15. No jest okej, okay. Ja co prawda tracę do mumii trochę, ale mnie ratuje farma. Dlaczego? Bo... Przepraszam, kill. Bo kill to jest mniej więcej 20 CS-a, więc jest fajnie. Powinienem być teraz na bocie, ale widzę, że oni sobie świetnie tam radzą. Przynajmniej to tak wyglądało, przepraszam. W zasadzie ominiemy mumię, bo ona będzie nas tu widziała, bo ona będzie chciała podejmować smoka. Więc teraz my obrócimy tak i polecimy w Twitcha.
puścimy sobie totalnie tego Infernala, bo wiemy, że mumia ma bardzo wolnego tego smoka. No i widzicie, takim manewrem wymanewrowaliśmy Amumu. Gdybym wcześniej kliknął, to ona oczywiście by zroamowała i jakoś Twitch by przeżył. Natomiast teraz ona tylko czyściła mi pinka, którego w zasadzie mam też w swoim plecaku. Mogę go użyć jeszcze raz. W celu utrzymania wizji na smoku. Bo akurat Infernal to jest jeden z najważniejszych smoków w grze. Drugi jest Mountain. W zasadzie Mountain pomaga nam mega czyścić inne smoki, jak i noszory. Więc Imo, myślę, że obok damage'a dla czempionów, dla tych, dla noszora i dla Heralda i tym podobne, damage również się przydaje. Dobra, jako już oni chcą, żebym tutaj wjechał. O, to jest mumia. To nice. Mamy mumię za darmo. Nie sądziłem, że oni chcą aż tak wjechać, ale w zasadzie można teraz pójść na smoka. Totalnie za free. Co prawda nie mam smite'a, ale myślę, że jednak może to być dla nas na easy smoczek. Tylko mam nadzieję, że ona nie zerkuje, bo Lux ma mega dużo, jeśli chodzi o to, Lux ma bardzo dużo obrażeń ze skilli. Na szczęście udało się zabić tego smoka, więc przewaga dla nas jest. To było trochę 50-50, ale no wiecie, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Akurat na takiego fajta nie jestem przygotowany, bo mam 10% HP. Ale dobra, ta gierka zaczyna się powoli układać. Mamy 2-0-2, 64 CS-y. Co prawda tracę tylko 3 do Amumu, ale on się dwa razy wywrócił, tak? Więc my moglibyśmy być na jego miejscu, ale na szczęście nie jesteśmy. Teraz zgarniemy sobie raptory. Postanowimy, że jakoś widzimy klepsydrę szarą. Klepsydra szara oznacza to, że krab pojawi się w przeciągu minuty, a złota klepsydra pokazuje to, że dany kamp pojawi się w przeciągu najbliższych 20 sekund. No po prostu w najbliższych 20 sekundach ten oto kamp się zrespi. Dlatego teraz, jeżeli widzę, że jeszcze się nie pojawi, mogę zgankować topa, bo na midzie nie mogę nic zrobić, bo nie mamy absolutnie farmy, presji, niczego. A tu chociaż mogę postarać się o to, czy nie wiem, czy ma wizję, no Rakli przejechać tak po prostu. Mogę odpalić, załóżmy, totem wizji, czy tutaj również nikogo nie ma, żeby być bardziej bezpiecznym, że mogę podjąć się, o, mogę się podjąć tego żuka. Nie wiem, dlaczego go zesmajtowałem. Mówię o, oczywiście, Amumu. Amumu się chyba wycofał. No, w tym czasie double kill na bocie, no. Mówi się trudno. W zasadzie ja chciałbym się z nim bić. Zburstowany Amumu. Dobrze, że zburstowaliśmy Amumu, bo nie zdążył kliknąć R-ki i mogliśmy się ruszyć z łatwością go zabić i tak dalej. No nie ma ekot, no potem co prawda teraz przegrał tego fajta, ale myślę, że to była kwestia, że Lux wyłapała kogoś, zburstowała go za pomocą R-ki i to by było w zasadzie tyle. Bo nie sądzę, żeby Alistar Mega aż tak odstawał, jeżeli chodzi o supporta. Dobra, widzimy Talona na topie, więc postanowimy teraz mocno szczyścić mida w celu oczywiście zdobycia expa i utraty paru CS-ów dla... żeby przeciwnik stracił parę CS-ów. O, może tak. Dobra, teraz poczuwamy się lekko co nieco posuwamy się do przodu. Widzimy, że Eko nie ma R-ki, więc jest on free killem. Kuźwa, tylko chciałem, żeby Talon zszedł. Właśnie o to chodziło. Widzieliśmy, że Echo poruszył się za daleko. Co prawda wycofał się za pomocą flesza, ale moje zdolności insekowe są na tyle dobre, że udało się go zabić. Widzę, że oni znowu się biją na tym bocie i to mi się nie podoba. Ale ja mogę to z łatwością skontrować. Dobra, zabity jest kolejny.
3-0-4. My myślę, że perfekt KDA. Utrzymam w tym spotkaniu. Mam 10 mainów, 4 HD carry, 4 mid, 1 sap, 1 top, to dobrze. Wiesz co, bardzo dobrze w zasadzie, bo możesz grać na każdej linii pomimo jakichś opcji, wiecie, pomimo jakichś opcji autofila, zawsze jesteś w stanie czymś zagrać na main roli. W zasadzie każdy powinien mieć 3 postacie, na których w zasadzie ogarnia mniej więcej, jak ta postać funkcjonuje, jak się nią gra i tak dalej. No bo wtedy, no wiecie, bezproblemowo możecie mówić, że na autofilu możecie zagrać, nie ma problemu z tym. Niektórzy mają zupełnie inaczej, że grają po prostu na off-roli, a potem dopiero mówią w trakcie gry, no byłem autofilem. No i takie gry są w większości przypadków, nie mówię, że na instancie, ale w większości przypadków są przegrane. Guys, oczywiście, kto jest nowy, to gorąco zachęcam do subskrypcji, bo jest nas 20. W tym momencie akurat widzę, że Mumia jest na smoku, jeżeli chodzi o Dragon Pita. Prawdopodobnie flashnie, bo no jest na low. Podchodzenie takie do ściany, to już nawet domyślam się, że przeciwnik zacznie flashować. Nie wiem, co tu się stało, ale okej. Cześć, Matink. A, Matik, sorry, Matik. Nie wiem, guys, co się stało, ale był taki drobny lag. Jako już widzieliśmy Mumię, że nie ma flasha ani nic, to szybki smok na pinku z łatwością zabrany. Mamy teraz przewagę nie tylko damage'a, ale i speeda. Kończymy sobie item w bazie o nazwie Tormey w 17 minucie. I teraz w zasadzie... Cześć, ukryty. Teraz w zasadzie jesteśmy dobrze ustawieni w grze. Dlaczego? Bo mamy dobre statystyki, mamy dosyć mocną przewagę, pomimo iż mamy tyle samo farmy, ja mam 3 kile. Jesteśmy na tyle dobrze ustawieni, że one-shotuje Twitcha, Lux oraz Echo, jeśli dobrze wsiądzie oczywiście. Co prawda nie one-shotuje go od razu, ale jestem w stanie dużo mu zabrać. Jak widzicie, Mumi zabieram bardzo dużo. Tylko szkoda, że akurat tu jest Aatrox, bo niestety umrę chyba. No, niestety umarłem, ale to nic. Poczułem się za mocno, widzicie, poczucie się za mocno już powoduje, że ktoś trołuje i te lagi to kliknij F5 albo se cofnij streama, jeżeli ci się nie podoba. Czasami właśnie powoduje takie coś, że jak ktoś jest za greedy, właśnie idzie lekko za daleko, a potem przeciwnik to wykorzystuje i jak widać mnie zabili. Dobra, Sylas mid, normalne, flexy, ciągle perfect KDA, kieruje wszystkie gierki, idę na solo queue, 3 mesze, zagrane wszystkie los. No życie, stary. Tak samo możesz tu palić totalnie off-role, off-metowym pikiem, na przykład, nie wiem, zagrasz Fiorom na midzie. I wtedy jest tak, że normalnie wygrywasz. I nawet nie wiesz, jak to się dzieje. To jest kwestia dobrego albo złego dnia. Nie mam lagów absolutnych, jeżeli o to chodzi, ponieważ mam transmisję odpaloną na telefonie. Także kto mi mówi, że są lagi, to po prostu ma problemy ze swoim internetem, więc sorry. Widzimy, że nasz teammate zabijają. Nie wiem nawet jak, bo nie spojrzałem tam. Ale widzimy, że nawet wyszło to w miarę okej. Wyszło do 4-2, to jest totalnie mocno warf. Szkoda, że na Shora nie ma. Teraz to byśmy na easy na Shora mogli robić. Bo Kai'Sa ma procentówki, ja jestem tankiem. Alistar w zasadzie na wypadek, jakby ktoś podszedł. Też mógłby go odepchnąć, przepraszam. Czyli wszystkie dni gram solo queue. Hello Jitsu, hello. Nie wiem, jak chcesz, stary. Dobra, swordujemy tu. Ten pink ward jest fajny, jeżeli na przykład teraz chcesz się pokusić o early na Shora, to zawsze widzisz na tym pinku bądź na tym wardzie, czy przeciwnicy zmierzają w twoją stronę, więc to jest mega fajne, bo w zasadzie wiesz o nich absolutnie wszystko. I to nieważne, czy idą w tą stronę, żeby się odbić kwiatkiem, czy lecą po prostu tu tak tą drogą, czy lecą tymi krzakami, nie?
Ten akurat ping jest bardzo ważnym w minucie 30 na przykład, jeżeli robisz... O kurde, jeżeli robisz albo podejmujesz się na shora. Cześć Neonku. Pod Ctrl F możesz ujawnić swoje MS-y i FPS-y. Wiesz co, mam ujawnione, że mam stałe 30 klatek i stałe 60 pinga, także lagów nie ma. I to nie chodzi o to, że wam pokazuje 28 FPS-a, bo tak naprawdę transmisja jest... ma o wiele więcej. A jest tylko ustalone w OBS-ie, że... i w zasadzie w LoL-u połączone, żeby było stałe 30 FPS-a. No piękne zamknięcie od strony mojej drużyny. Flash nam tylko po to, żeby... Sądziłem, że nie mają na shora przez chwilę. Szczęście ja tankuję, więc oni mogą z tego bić jak chcą. Ja mam tyle armora, więc przeżyć przeżyję. Po co więcej jak 30 FPS gra się tankiem? W zasadzie mogę grać każdą postacią, więc ja tam problemu nie widzę. 3.1.7. Rozgrywka 20-minutowa, w zasadzie pełno dobra poradnikowa. Mam nadzieję, że bardzo dużo mówiłem podczas tej gry. I dosyć... mniej więcej rozumiecie, jak w early gankować, jak clearować dżunglę. Łatwiło się? No to prawda, łatwiło się. Myślę też nad tym. Oni widzą tutaj pinka. O kurde, orakle odpalił. Ja bym się tak imo skampił. Jednakże lepsze rozwiązanie ma Mountain Drake. Dlaczego Mountain Drake? Ponieważ, jakby to powiedzieć, odpalimy sobie jeszcze orakle. Tu nie ma sensu stać, bo jak widzicie, Volibear się wyrąbał i w zasadzie full inowanie jest bezsensowne w takim momencie, bo przeciwnicy, jak widzicie, wtedy się wyrąbałem i wzięli Heralda. Teraz zrobiliśmy na easy smoka, bez drobnych problemów. Dzięki Mountainowi mamy 16% większy damage przeciwko epickim stworom, czyli mówimy tu o Heraldzie na szorze i podobnych rzeczach. I mamy jeszcze damage wzmocniony do turretów. Taki właśnie smog, czyli mountain, powoduje, że pomimo iż przeciwnik może mieć jakieś 3 Ocean, Drake'i, jednego Clouda i tak dalej, to nasz mountain myślę, że jest na tyle mocnym smokiem, że jest w stanie wygrać grę, bo nie oszukujmy się, mamy split pushera na topie i wtedy bezproblemowo możemy wygrać grę przez split push, nie przez damage, tylko przez split push. Do której live jeszcze nie mam pojęcia, wiesz? Niedawno w zasadzie się odpaliłem, więc live'a trochę jeszcze będzie. Nie jedzcie ciasta z rabarbarem? Dlaczego? Moim zdaniem był sztos. Dobra, Warda tu postawiła. W zasadzie my możemy tańczyć... Okej. My możemy tutaj tańczyć wokół barona, bo baza im się puszuje. Możemy nawet spróbować robić na shora, jeśli mój team nie zintuje. Totalnie. Tu jest skaucik. Nie wiem, ja bym podejmował się na shora, szczerze mówiąc. Bo teraz jest idealny moment, ewentualnie spuszowałbym teraz topa. Bo oni split pushowali na tyle bota i mida, że no, przeciwnicy muszą siedzieć w bazie. A widzimy mumię, która jest dosłownie w bazie, że w bazie, pod Nexusem. To oni nie mają prawa się ruszyć stamtąd. Więc... teraz jest idealna po prostu pora, żeby robić na shora, tylko Kai'Sa jak widać nie chce tego robić. Mamy wzmocniony buff na damage, na przeciwko stworom, jak i zwykły. Powinniśmy się tego podejmować. No widzicie, Nashor bardzo szybko schodzi, co prawda minusem jest to, że Kai'Sa jest na midzie. A my nie jesteśmy w stanie tego bardzo szybko poklikać. Hybryda najlepsze wszystkiego po trochu. Nie rozumiem bardzo, bo tam nie obserwuję rozmowy na tyle. Bami jest mega fajnym damage'em teraz. Aktualnie jest mega broken. Widzicie, 900 wyrąbałem temu Nashorowi. W zasadzie to był drugi timer, bo jeszcze był przed chwilą drugi, ale na chwilę się odsunąłem, żeby... nie tracić dużo HP, nie? Mamy 2500. W zasadzie uzbieram sobie jeszcze stówę, bo będę miał glorię wtedy, więc złapanie Twitcha już nie będzie naprawdę problemem.
Więc zgarniemy sobie takową stówę i się cofniemy. To prawda, mógłbym sprzedać pota i poczekać 30 golda, ale wiecie. Tak bym był stratny lekko w czasie. Zapytacie pewnie, dlaczego nie budujesz rezistów, jak jest Echo i Amumu i Lux. Ponieważ, no niestety, Lux ma 2,7, Echo ma 1,4, więc odpalenie prostego W, 70 rezista, myślę, że to jest akurat na tyle dużo, żeby oni tak mi nic nie robią, bo są no mega stratni pod względem expa, levela, itemów i tak dalej, więc nie boję się o ich damage. Boję się bardziej o damage ze strony Twitcha, więc wolałbym Twitcha dorąbać i to mocno, żeby nic mi nie robił, absolutnie nic mi nie robił. W zasadzie oni mogą tam się bić. Ja sobie po prostu wejdę w turecik, spalę ereczkę i zacznę kończyć bazę, nie? Odpalimy się w tego. Aj kurde, chciałem odpalić jeszcze jednego killa na koniec, żeby było 3-1-8. No musimy skończyć. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik był wytłumaczony dobrze i widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Na razie, strzała. A ja go na pizdę fastata. Bomba w oko i oddechu nie mógł złapać. Co ty kurwa go?